Hej! Witam w kolejnym materiale na kanale Biblioteki Osus. I teraz omówimy sobie trochę Waszych odpowiedzi z Facebooka na moje pytanie. Dawno temu, bo chyba w październiku 2018 roku, zadałem Wam pytanie, co jest takiego w Starej Republice. Ponieważ kiedy ja obserwuję Gwiezdne Wojny, że tak powiem, przez pryzmat Waszych komentarzy pod filmami, czy Waszych wpisów na Facebooku, no to ja mam jakby taki obraz, że wszyscy by chcieli gier w Starej Republice, że wszyscy by chcieli, nie wiem, filmu, jakiegoś spin-offu w Starej Republice. To jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo ja na przykład uwielbiam ten czas, który znamy z książek legendarnych głównie, czyli ten czas, wiecie, po bitwie o Endor, kiedy się wykształciła Nowa Republika, czyli ten czas między epizodem 6 a 7 trochę. Nie? Natomiast bardzo, bardzo wielu z Was po prostu uwielbia absolutnie Starą Republikę. No i ja się właśnie zastanawiałem, nad czym, w czym jest jej fenomen. Więc wybrałem kilka Waszych odpowiedzi i teraz je sobie tak szybciutko omówimy. I w ogóle przypominam o tym, żebyście zostawili łapkę w górę, żebyście zasubskrybowali, nacisnęli dzwoneczek. Koniecznie obserwowali też Bibliotekę Osus na Instagramie, gdzieś tu na dole będzie nick, w sensie jak się nazywam na Instagramie. W sensie jak Biblioteka Osus się nazywa na Instagramie. I teraz wykonajcie rozkaz 66 i obserwujcie Bibliotekę Osus na Instagramie, a my już jedziemy. Co jest takiego w Starej Republice? Jedziemy! For 300 years we prepared, we grew stronger. While you rested in your cradle of power, believing your people were safe and protected. Ja osobiście mam sentyment do Kotora. Ciekawe postaci, wydarzenia, mogłaby być to też fajna odskocznia od bohaterów i spraw, które dobrze już znamy. Sentyment do Kotora, właśnie. Myślę, że to jest bardzo istotna kwestia. To znaczy, tak naprawdę mało widzieliśmy tej Starej Republiki jak do tej pory. To znaczy, no widzieliśmy ją w Kotorze, widzieliśmy jej schyłek w epizodzie pierwszym i w epizodzie pierwszym, no to ona jeszcze, powiedzmy, działała. No w drugim, kiedy się zaczęły wojny klonów, no to już w zasadzie Republika upadała. Znamy ją oczywiście z niekanonicznych w tej chwili książek już, znaczy z legendarnych książek o Bainie na przykład, trylogii Baina. Ale tak naprawdę no, kanonicznych źródeł na temat Starej Republiki mamy bardzo, bardzo niewiele i stąd myślę jest ta potrzeba też bardzo duża. Poza tym no, mamy jeszcze grę, która się nazywa The Old Republic, grę MMO, w którą próbowałem grać, ale jakoś mi totalnie nie idzie, ale wrócę do niej, obiecuję, wrócę do niej. Dlatego, że już za dużo jest przesyt rebelii i Skywalkerów. Zobaczcie, wszystko co wychodzi kręci się wokół tego. A ja wiem dlaczego tak jest. Dlatego, że te stare pryki, czyli te w moim wieku, te starsze jeszcze ode mnie, czyli ci, którzy się, że tak powiem, wychowali na klasycznej trylogii, no to są oni właśnie teraz, którzy są twórcami, znaczy w sensie to oni, że tak powiem, decydują teraz o przyszłości Gwiezdnych Wojen, tak? To nie wiem, no J.J. Abrams ma w tej chwili 40 czy 50 parę, więc on był małym chłopcem, kiedy wychodziła klasyczna trylogia, Nowa Nadzieja do kin. Więc to on jest tym, no więc on jakby gra na swój sentyment, tak? On gra na swój sentyment, a nie na sentyment ludzi, którzy, nie wiem, w latach tak naprawdę urodzili się w połowie lat 90. i kiedy wychodził epizod pierwszy, byli małymi dziećmi, czy kiedy wychodził Kotor, byli małymi dziećmi, prawda? No więc myślę, że to się stąd bierze, ale spokojnie, Gwiezdne Wojny, zakładam, będą trwały, więc myślę, że dojdziemy do tych czasów Starej Republiki, mniej więcej. Ponieważ lepiej zobaczyć dużą ilość Jedi i Sithów walczących ze sobą. Konkretne starcia w kosmosie. Do tego było więcej używania mocy niż oklepane trio, pchnięcie, błyskawice, duszenie. No właśnie, no i tutaj znowu wracamy do kwestii legend. No nie sądzę, żeby wzięli któreś legendarne książki, na przykład trylogię Baina, która jest uwielbiana przez fanów, zresztą ja też ją lubię, która jest uwielbiana przez fanów i co, przywrócili ją do kanonu i nakręcili. Nie? Jasne, mogą wziąć pewne pomysły z chociażby właśnie trylogii Baina i zrobić na ten temat, nie wiem, osobną trylogię o Starej Republice. Natomiast myślę, że będziemy się bardzo długo poruszać w tych jakby
bardziej skompresowanych czasach, czyli no, skompresowanych, czyli tam te 50 lat, nie? Czyli od wojen klonów do właśnie epizodu 7, 8, 9. Zobaczymy, no bo ma być kolejna trylogia. Nie wiemy, czy ona będzie, bo kiedy nagrywam te słowa, jest styczeń 2019 roku, no to poza tym, że nam zapowiedzieli, że Rian Johnson będzie tworzył nową trylogię, kolejną trylogię, no to o tym jest jak na razie cisza. Więc zobaczymy, czy, że tak powiem, ten hejt wokół całej no, filmu The Last Jedi jakby no, nie przekuł się na to, że Rian Johnson stracił swoją pozycję i swoją trylogię. Zobaczymy. Bo Kotor, bo Revan. Sam nie widzę fenomenu. Znaczy, lubię obie części Kotora, podobają mi się te czasy, ale to i tak dla mnie nie przebija czasów Imperium bądź Nowej Republiki. Czyli, no właśnie, no, lubimy te czasy przeszłe, natomiast oczywiście ulubionymi czasami, i to jest bardzo ciekawe, no bo Wiktor jest młodszy ode mnie trochę, więc no właśnie lubimy te czasy klasycznej trylogii Galaktycznej Wojny Domowej i tak dalej, ale że tak powiem, no sentyment jest i jest mocny. To jak starożytność w historii świata jest ciekawym okresem ze względu na bycie ważnym okresem i tajemniczym, który dawał początki wielu cywilizacjom i odkryciom. I myślę, że to jest w ogóle komentarz tego odcinka, to znaczy, no trafiłeś w punkt. To znaczy, tak jak my się uczymy, jesteśmy ciekawi tych mitów, nie wiem, skandynawskich. Zresztą zobaczcie, przecież no gdzieś tam o te mity skandynawskie nawet Marvel zahacza, tak? Thor, Odyn, nie? Te sprawy. Tak? Mamy mity skandynawskie, mamy mity greckie, potem płynące z mitów greckich, mity rzymskie, mamy również no, pewną naszą katolicką mitologię, prawda? No bo tutaj oczywiście możemy bardzo długo dyskutować, czy Biblia to jest mitologia, czy nie, prawda? Oczywiście Biblia to jest podstawa religii, bardzo istotna. Natomiast gdybyśmy chcieli podejść do zapisów Biblii czysto literacko, no to jest to jakby pewna mitologia, tak samo jak mitologia grecka, czy rzymska, czy nie wiem, czy skandynawska chociażby. Więc o ile fajnie się słucha tych historii właśnie, nie wiem, mitów rzymskich czy greckich, no to fajnie jest posłuchać pewnej mitologii w Gwiezdnych Wojnach, no bo Gwiezdne Wojny, no to też jest jakiś świat, to też jest jakieś uniwersum, które ma swoje wierzenia, coś z czegoś wypływa, prawda, nie wiem, zasada dwóch z czegoś wypływa. Fajnie by było tą zasadę dwóch gdzieś zobaczyć, na przykład jej tworzenie, coś, co ma realny wpływ również na klasyczną trylogię, prawda, czy na trylogię prequeli. Ponieważ gra umiejscowiona w tym okresie odniosła ogromny sukces. Znowu nawiązanie do Kotora. Myślę, że tutaj jakby nie ma co szczególnie tego rozwijać. No tak, czyli widać, że ludzie są... Znaczy, według twojego zdania, ponieważ gra umiejscowiona w tym okresie odniosła ogromny sukces. Ale czy ta gra odniosła sukces dlatego, że była w Starej Republice umiejscowiona, czy odniosła sukces dlatego, że była dobrą grą? Bo ja stawiam na to, że była po prostu dobrą grą. Gdyby BioWare zrobił nam RPGa w czasach Galaktycznej Wojny Domowej, no to też byśmy w niego grali jak źli, nie? Więc myślę, że to jest tutaj istotna kwestia, bardzo istotna kwestia. Mnie zawsze, to tak na marginesie powiem, mnie zawsze wkurzało w ogóle w tej Starej Republice, w tej bardzo Starej Republice, to, że w Gwiezdnych Wojnach prawie w ogóle nie widać upływu czasu. O tym gdzieś tam rozmawiałem z wami na live'ach, rozmawiałem, chyba nawet jakiś odcinek na ten temat nagrywałem. W każdym razie, że wiecie, że tak jak były statki, które wyglądały jak Sokół Millennium 4000 lat wcześniej, no to są i, że tak powiem, w czasie Galaktycznej Wojny Domowej. Podczas kiedy 4000 lat temu, to bodajże chyba piramidy budowano. W każdym razie, no Koloseum jeszcze nie stało na w Rzymie, prawda? Więc zobaczcie, przez 4000 lat, jakie my, ludzie, zrobiliśmy postęp, a jaki postęp w Gwiezdnych Wojnach został zrobiony. Prawie żaden. Więc to mnie zawsze tak dziwiło trochę. No ale okej, no to może ja jestem dziwny. Przede wszystkim konflikty tamtych czasów zdają się być o wiele bardziej interesujące. Poza tym odnoszę wrażenie, że zarówno Jedi, jak i Sithowie byli wtedy potężniejsi. No i oczywiście Revan jest lepszy niż każda inna postać. Czy konflikty były wtedy bardziej interesujące? Sithowie i Jedi byli wtedy potężniejsi. Wiesz co, no
Ja to mówiłem bardzo wiele razy. Mnie się podoba, jak przedstawiono na przykład w The Last Jedi potęgę Luke'a Skywalkera. Wiecie, że potęga rycerza Jedi nie polega na tym, że on świetnie wywija mieczem świetlnym. Prawda? Jest w stanie sam rozwalić, nie wiem, 500 wrogów. Tak? I mamy takie tylko, albo nie wiem, pchnąć mocą, słaby Jedi jest w stanie unieść mocą kamyczek, a potężny Jedi jest w stanie pchnąć mocą, nie wiem, niszczyciel gwiezdny, prawda? I jakby mamy tylko to kryterium ilościowe w ocenianiu tego, co jest, który Jedi jest potężny, który nie. Natomiast myślę, że wtedy ta, powiem w bardzo dużym cudzysłowie, nie zjedzcie mnie za to, w Starej Republice ta magia, że tak powiem, Sithów i magia Jedi była chyba trochę inna i chyba trochę właśnie idąca w stronę tego potężnego Luke'a Skywalkera, który był w stanie, nie wiem, się przenieść na drugi koniec galaktyki, niż właśnie tak jak nam przedstawiono chociażby w epizodzie pierwszym, gdzie Obi-Wan Kenobi i Qui-Gon Jinn tak naprawdę wywijają mieczami i to świadczy o tym, że są świetnymi Jedi. Bo to Kotory MMO. A tu przykro mi, ale nic więcej nie będzie. W nowym kanonie tego nie będzie z bardzo prostej przyczyny. George Lucas i jego umowy. Dzisiaj ani Electronic Arts, ani Disney nie będzie się w to bawić, bo to kosztować będzie więcej niż ludzie się spodziewają, bo adwokaci i na nowo trzeba będzie negocjować umowy. Wiesz co, ale no nie znasz tych umów. Nie wiesz, jakie one były. I mi się wydaje, że skoro, że tak powiem, Disney kupił Lucasfilm, no to kupił razem ze wszystkimi umowami. Tak, to nie jest tak, że nie wiem, umowy na Kotora były podpisywane między BioWare a George'em Lucasem imiennie. One były podpisywane między Lucasfilmem, czy LucasArtsem, a BioWare'em. Prawda? W związku z tym, a teraz w ogóle BioWare należy przecież do Electronic Arts, a Electronic Arts ma w tej chwili licencję na Gwiezdne Wojny, więc ja myślę, że to nie umowy są tutaj problemem. Ewentualnie gdzieś tam, nie wiem, jeśli ktoś inny ma prawa do marki Knights of the Old Republic, w co nie wierzę, bo przecież jest MMO cały czas, działa i cały czas jakoś tam mniej lub bardziej, ale jednak jest rozwijane, jest MMO Knights of the Old Republic, czy Old Republic, nie, to jest Old Republic. I no, umowy, jeśli nawet gdzieś w czyichś innych rękach jest prawo do tego, nie wiem, tytułu na przykład, no to wystarczy mu zapłacić, prawda? I myślę, że to absolutnie tutaj załatwia wszelkie problemy. To jest wszystko do dogadania, aczkolwiek podkreślam jeszcze raz, nie wierzę, żeby prawnicy Disneya, negocjując, podejrzewam, przez pół roku albo przez rok tą umowę, prawda, kupna, sprzedaży od George'a Lucasa, Lucasfilmu i wszystkich jego marek, bo przecież został sprzedany również LucasArts, który został zamknięty, no ale sprzedany. No to nie wierzę, żeby oni się na to nie sprawdzili tego. W związku z tym uważam tutaj, że to nie jest kwestia umów, to jest kwestia potencjalnych zysków z włożonego wkładu. O, może tak. Czyli nie wierzą, że ta Stara Republika może się sprzedać. Na razie trzeba wałkować tą czasy w okolicach, że tak powiem, klasycznej trylogii, no bo tam pójdą tatusiowie ze swoimi synami, tak? Tatusiowie, którzy się wychowali na Gwiezdnych Wojnach, tak? Na klasycznych Gwiezdnych Wojnach, a nawet nie na prequelach. Bo mieli zajebiste trailery do The Old Republic. A tutaj się zgadzam. Ja pamiętam, że jak zobaczyłem te trailery, siedziałem po prostu, czy ten pierwszy trailer, oglądałem go w kółko. Ja go tu spróbuję wstawić, aczkolwiek on jest strasznie łapany, że tak powiem, na YouTubie przez klejmy, więc no ale może kawałeczek się uda wstawić. W każdym razie, no ja pamiętam, że siedziałem, oglądałem to w kółko i zastanawiałem się, to był chyba ostatni raz, kiedy pomyślałem sobie, kurczę, jeśli gra będzie w połowie tak wyglądała jak te trailery, no to w ogóle wow, szok, nie? A potem no, widziałem gameplay z tej gry i on nie wyglądał tak jak trailery. I to jest, myślę, też jeden z powodów, dla którego nie zacząłem grać w Thora zaraz na początku, kiedy on wyszedł. Prawda? Bo właśnie okazało się, że on nie wygląda tak jak trailery. Trochę grałem dużo, dużo później, ale to już no, właśnie dużo, dużo później.
No i to by było, no to by było fajne, bo rzeczywiście te historie pokazane w trailerach, te walki tam iluś Jedi na iluś Sithów, te zapalające się miecze z jednej strony czerwone, z drugiej niebieskie, no to naprawdę wciskało fotel, pomimo tego, że już ja, kiedy to wychodziło, byłem dorosły, znałem zarówno Gwiezdne Wojny, jak i rynek gier wideo mniej więcej, no to to mnie wcisnęło w fotel. I to tyle, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Obserwujcie również Bibliotekę Osus na Facebooku, bo tam czasami pojawiają się takie pytania, z których potem robię odcinek. No i pamiętajcie oczywiście o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o tym, żeby się często uśmiechać. No i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Pa, pa!